To jest jakaś niespodzianka. Mówiłem, załamy baterię. Dosłownie jakby był Sylwester, słuchajcie. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Wiecie co, nie do końca wiemy, o co chodzi. To jest jakaś niespodzianka. Wiemy, że pojedziemy do miasta, musimy pojechać metrem i jest dużo ludzi, którzy tam janą i no coś tam będzie się działo. Zobaczymy co. Jesteście w tym okresie. No to nie można odminąć, nie? Ale wy pod ziemią to nie jest nienormalne, nie? Jesteś w Gizie. Jedziemy do centrum miasta, jedziemy metrem, dlatego że całe miasto jest dzisiaj zamknięte, całe centrum jest zamknięte dla ruchu. Dają takie jakby naleśniki rurkowe z czekoladą. To jest takie typowe tutaj jedzenie. Jedzenie tak? Właśnie w tych datach, nie? No fajnie. Dosłownie jakby był Sylwester, słuchajcie, bo jest tyle ludzi wszędzie, ulice są pozamykane i po prostu wszędzie idą ludzie. Pajas to się wzięło od lat. Ludzie zaczęli, tak jak u nas w Polsce na przykład, palić marzanny. No to tutaj wynosili wszystko z domów, co mieli do spalenia. Budowali sobie taki stos i podpalali. No ale z biegiem czasu to się tak rozpowszechniło, tak ludzie zaczęli do tego inaczej podchodzić, że coraz ładniejsze, coraz zaczęli budować jakieś budowle, no i tak się to skończyło. Widzimy tutaj, teraz, pokaż. Poczekaj, bo ja nie wiem, skąd tak to teraz wygląda. To już nie są stare meble z domu, które się pali, tylko dzieła sztuki, które dzielnice sobie budują i po prostu to wszystko idzie z dymem tak naprawdę, no bo w ostatni dzień tej fiesty, która tu jest, wszystko się to podpala i się pali. Są też konkursy, co roku wygrywa jedna z tych faj, która jest najładniejsza. No tak to tutaj działa, wszyscy się bawią, miliony ludzi przyjeżdżają do Walencji, żeby to podziwiać, a na koniec to się wszystko spala, także polecamy przyjechać, to trzeba po prostu zobaczyć.
Uważa się, że tradycja tego święta sięga średniowiecza i zapoczątkowali go miejscowi cieśle, którzy w osobliwy, lecz bardzo praktyczny sposób świętowali dzień swojego patrona, świętego Józefa. Porządkując po zimie swoje warsztaty, wynosili na zewnątrz pozostałe resztki drewna, układali je w stosy, a następnie nocą podpalali. Stosy te stawały się coraz większe i potem zaczęto je układać w różne kształty, najczęściej przypominające ludzi, a na ich czubkach umieszczano kapelusz. W ten oto sposób narodziła się idea tworzenia świątecznych kukieł, które jak widzimy dziś są bardzo okazałe. Obecnie co roku odbywa się konkurs na najlepszą instalację. Są one budowane przez poszczególne społeczności, które można nazwać miejscowymi klubami. Ich członkowie płacą składki przez cały rok finansujące utrzymanie klubu i oczywiście zbudowanie takiej instalacji, która nazywa się La Faya. To co za ludzie są? To są ludzie, którzy tak jakby są odpowiedzialni za tą faję, tak? Składają się co roku, płacą pieniądze na to i na te wszystkie tam atrakcje. No i później mają taką prywatną imprezę, stawiają namioty. Tam mają muzykę i to tak trwa ze 2 tygodnie, nie? Także bawią się jak to Hiszpanie, nie? Jak to Hiszpanie, nie? No, fiesta no, no. I to jest na przykład, czy to są jacyś, nie wiem, sąsiedzi, czy jakieś tak, towarzyszenie? Tak, to są ludzie tutaj z tej okolicy. Aha. Taki budyneczek, klopal tak zwany. Aha. Jakby klub taki, a, powiedzmy. Aha. Tam są też zdjęcia, jak co roku jest wybierana dziewczyna, która ich reprezentuje w tej sukni, i tak dalej. Później mają taką swoją zdjęcie, nie? Przy okazji tego święta, jak i wielu innych uroczystości w Walencji, możemy zobaczyć tradycyjne stroje. One podkreślają szlachetne urodzenie. Dlatego ludzie, którzy mają przywilej nosić je, są z nich bardzo dumni. Co więcej, członkowie uprzywilejowanych rodów biorą udział w paradzie, której zwieńczeniem jest budowa kilkunastometrowej figury Matki Boskiej. Buduje się ją z bukietów kwiatów przyniesionych przez uczestników parady. Jest to długi, wielogodzinny proces, a właściwie powinnam powiedzieć procesja, bo tak jak u nas w kościele jest to związane z religią i jest to po prostu święto religijne. Ta część obchodów Las Fajas jest tak istotna, że cały proces budowania tej figury Matki Boskiej jest emitowany na żywo we wszystkich najważniejszych stacjach radiowych i telewizyjnych w całym kraju. Co roku święto Fajas przyciąga ponad 2 miliony turystów, a centrum miasta Walencja zostaje zamknięte na kilka dni. W dzień odbywają się tutaj różne pokazy, a w nocy, tak jak widzicie, ludzie chodzą i podziwiają poszczególne instalacje, które są pięknie podświetlone. Jest to też świetna okazja, żeby spotkać się ze znajomymi, dobrze zjeść na mieście i napić się wybornego Tinto de Verano, które jest tutaj napojem narodowym. Tinto de Verano jest połączeniem czerwonego wina i lemoniady. Jeśli lubicie te dwa składniki, polecam spróbować, a nie będziecie chcieli pić nic innego. No, zarąbiście było. Mi się bardzo podobało. Ale nie jest to atrakcja dla każdego. Jak ktoś nie lubi chodzić i nie lubi tłumów, to zdecydowanie odradzam. Można te wszystkie figurki pooglądać też w dzień. Tak więc w dzień jest spokojniej, można iść w dzień. Po prostu wieczorem są fajerwerki i dlatego jest więcej ludzi, bo przychodzą i... No i w ogóle ludzie, wiecie, lubią spędzać czas
wieczorami, no, nie tylko w Hiszpanii, ale w Hiszpanii wyjątkowo. Natomiast jak ktoś nie lubi tłumów, no to nie idźcie. Idźcie sobie na przykład na spacer w południe, jak oni wszyscy odsypiają nockę nieprzespaną, to można iść i podziwiać te wszystkie figurki. W ostatni dzień fiesty, czyli jutro, te wszystkie figury zostaną spalone. No bardzo ciekawa tradycja. Z tego co się dowiedziałam właśnie, to te figury no nie pali się naraz ze względów bezpieczeństwa. Po prostu po kolei przyjeżdża straż pożarna, leje wodą po tych budynkach, drzewach, wszystkim co jest dookoła, żeby nic się nie zapaliło. Podpalają, dogaszają, jak już wygaszą, to dopiero idą i podpalają następne. Tak więc tak to wygląda. Kochani, chciałam Wam powiedzieć, że jakby ktoś z Was tam po drugiej stronie, który ogląda i się zastanawia, że a może bym się przeprowadził, może do Hiszpanii, może gdzieś tam indziej, może zmienił swoje życie, to zmieniajcie. No tyle Wam powiem. No, każdy kiedyś zaczął i wiecie, tutaj tak fajnie się urządzili, to jest druga rodzina, którą odwiedzamy, bo poznaliśmy ich wcześniej, jak jechaliśmy w tą stronę i obiecaliśmy, że jak będziemy jechali z powrotem, to odwiedzimy. Cieszymy się, że zaprosili nas do swoich domów. Fajnie jest zobaczyć, porozmawiać, wymienić doświadczenia, bo my też mieszkaliśmy za granicą, tak? Mieszkaliśmy w Anglii. Ja przedtem jeszcze mieszkałam w Grecji. Tak więc wiecie co, no po prostu, jak to mówią, do odważnych świat należy i naprawdę wszędzie można znaleźć kawałek ziemi dla siebie. Pracę, która Ci odpowiada, jakiś dom, który Ci odpowiada. I tak, nie zawsze jest łatwo, szczególnie na początku nie jest łatwo, ale jak to mówią, dla chcącego nic trudnego i naprawdę jak coś chcemy, to tak będzie. Może nie będzie od razu, może nie będzie wszystko tak, jak chcemy, ale każdy z nas ma różne możliwości w życiu, różne rzeczy, tak jakby ja to tak nazywam, że się takie otwierają drzwi przed nami i niektórzy przechodzą koło tych drzwi obojętnie, mówią, a nie, bo to, bo to tamto, wiecie, szukają jakby pretekstów i zawsze są jakieś wątpliwości, nigdy nie ma idealnego momentu, nigdy wszystko nie jest idealnie, dostajesz coś, ale czegoś innego, tam musisz zrezygnować z czegoś innego i tak po prostu jest, tak, no życie na tym polega, na nieustannym dokonywaniu decyzji, na nieustannym rezygnowaniu z czegoś, żeby zyskać coś innego. Tak więc nie bójcie się, odwagi. No a tam chyba się robi grill. Wow, ale tu o nas dbają. I to takie lokalne kiełbaski są, tak? Mhm. Kaszankę oni też mają? Czy lokalną. Lokalną kaszankę? No, ale to niepodobne do naszej. Nie? Nie. No to ciekawa jestem, jak będzie smakowało. Z cebulą. Coś tam się przypaliło. Ty, hiszpańska ta. No. Kaszanka. Hiszpańska kaszanka. No. Ryżanka. Ryżanka? To ryż w środku? Nie wiem, niektóre są z ryżem. A? Jedliśmy z ryżem. No, wygląda jak... Tutaj znowu delektujemy się lokalnym przysmakiem do lunchu. Słuchajcie. To jest taka lemoniada połączona z winem. Rewelacja. Fajnie było, ale się skończyło. Tak więc spakowani. Zaraz będziemy się żegnać i dalej w drogę. Trzymajcie się. Powodzenia. Do następnego. Cholera jest na innym kontynencie.
wiem, że będzie dużo ludzi. No, jest strasznie dużo ludzi. Na pewno nie jest to miejsce dla osób, które nie lubią tłumów. My też żeśmy się, wiecie, jakby odzwyczaili od tłumów, ale no po prostu to taka fajna rzecz, żeby zobaczyć. Żadego, cieszysz się, że przyszedłeś? Nie. Może jeszcze zmienić zdanie, zobaczymy. Nie. A wiecie co? Powiem wam, bo naszła mnie taka refleksja. Tak sobie pomyślałam właśnie, że rany. Ja tu mam syndrom wiecznie poczochranych włosów.